i moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, kłaniam się przed wami. Kończymy budować ten turecik. I ruszymy dalej. Building complete. Device complete. I to jest... At this point, Founder, you are very familiar with the rebels. They're intent on raising our city. Because we work with the council, they won't stop attacking until we're driven off this territory. If one of our buildings is damaged in their attack, you can repair it in your city view. Keep our buildings in top shape, Founder. We can't afford to lose any of them. Repairing will cost us credits. The more repairs required, the greater the cost. If we can afford it, send an employee and work will begin. No, ja tam już obsadziłem, więc... All right, Founder. We're beginning to reach the limits of our territory and vision. To cut through the smog and see further, we need a command center. The command center will extend our vision range and expand the territory we can claim from the council. Once we build it, though, we better make sure it stays standing. If we lose our command center, faraway buildings will no longer be under our control. Dlaczego no energy? Przecież tak się obudowałem w energię. Nie rozumiem w takim razie. Enter. Energy. A, bo no fuel. A liczyłem. Aha, okej, okay, dobra. Czemu mi są minerały do dużego generatora? Wezmę sobie tylko minerały od nich. Minerały, minerały. Jeden duży, drugi mały. Okej. Okay. Boże, jak to się wchodzi. Może to nie mogło być, nie wiem, podwójne kliknięcie. Fuel Fabricator. Fuel Fabricator. Fuel Fabricator. Zawsze tak postawię coś, że później nie wiem, jak się spasować. Dobra, i to może nam pomoże. God damn it. Device jak device. Budujecie czy nie? A, okej, okay, no tak. No, oczywiście, że nie. Ups, nie to. Minerały. Goddammit was wszystkich do diabła. Trade tickets, to się bardzo wolno napełnia. No nic, no to musicie pozbierać minerały. I to ja tak chciałbym, żebyście to zrobili szybciej jak wolniej. Damn. No nie idzie im najszybciej na świecie. Dobra, przynajmniej te śmietniki pobudowali. I tu mam 10 minerałów. I właśnie, Fuel Fabricator działa. I energia już powinna iść. Jeszcze im brakuje energii. What the hell? Dobra, dajmy, że rzeczywiście mam brakuje energii. Czym jestem mega niesamowicie zaskoczony. Ale dajmy na to, że... Generator energii, jeszcze jeden. To jest aż niesamowite, że aż tak by mi brakowało. Zaraz. Industrial outlet. Sobie to postawię tutaj w takim razie, a ten rozwalę. I tu energy generator. Co, nie ma pracowników? Ruszać się, ale już. To już nie mogliście zniszczyć tego po drodze. Irytująca jest w grach wydajność managementu, naprawdę. Destroy this, please. 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 Hmm.
Dziwne, że dalej nie mają energii, nie? A zaraz, a może... Chociaż nie, to jest w stanie przekazać energię i stąd jest odbiornik energii. Naprawdę, tak jakby nie było odpowiednio dużego wytwarzania energii. Dobra, to byście zrobili. Dajmy, że w ten sposób w takim razie. To powinno załatwić sprawę. Under attack czy nie? Póki nie mam energii, tak się nie obronię. Okej, no i wytworzone. I co? I dalej nie mają energii. Dziwne, bo wydaje mi się, że nie powinno być problemu. A, raz chwila. Energia jest od groma. Wszystko zostało wybudowane. A i tak jest jakaś przerwa w dostawie tej energii. No dobra, ale jak to budowałem... Nie to. Headquarters. Może zabrakło mi jakiegoś budynku, nie? Energy generator. No tu bateria. Outlet. Fuel fabricator. Fuel tank. Energy relay. Nic specjalnego. No wszystko to, co jest i tutaj. Może on ma jakiś energy used. 0 na 27 3 na 3 No dobra, tu nie dociera. Ten nie ma wystarczającej ilości tam powiedzmy tego paliwa, nie? Fuel tank. A jakbym mu coś takiego postawił tu? Może to by miał ręce i nogi. Bo te nie mają problemu z dostępem. Chyba, że jest po prostu za mało. No dobrze, to dajmy sobie następny taki fuel fabricator. Skoro tak. No dobra, no jakby wygrać tego już nie wygram. Bo nie mam jak, nie? Tylko że teraz też brakuje energii, a to jest ciekawe. A mogę to disable? I to na przykład disable. I dalej nie ma energii, nie? No dobra, to jest jakby nie dojdę do tego, o co tu chodziło. Weźmy sobie... Mine menu. Może uda mi się do tego miejsca dojść później. Nie continue, tylko nie continue, no nic. No dobra. Może się to zapisało po prostu gdzieś tam wcześniej. Nie. The main menu. A jest to jakiś load? Tak, tylko kto to wie? Jaki tu jest load? 4 godziny. Dajmy, że to. Powiedzmy. Okej, to jest po połączeniu tych budynków, po postawieniu tego. Dismantle. Fuel fabricator. Dajmy na to, że drugi. Bo może to coś zmienia. A skoro tak, a tu? Fuel output. Fuel storage.
A to, co przerabiało właśnie Energy Plant. Fuel Cost, Energy Output, 300 kredytów. 300 kredytów nie wygospodaruję, żebym nawet nie wiem chciał z czego. Dobra, no to nic w takim razie. No, potrzebuję energii, żeby choćby nie wiem co. Tylko oni muszą postawić to, bo zakładam, że tu jest problem. Że mam za mało paliwa, które można przerobić na energię. Me? Dobra, to prawie rozwalili. Industrial Outlet. Okej, zróbmy to w ten sposób. I zaraz zobaczymy, czy to ruszy. Bo nie mam energii. Energy used, energy storage. Jaki device? Complete. Nic mi tu nie wyskoczyło, że complete. No i to jest complete. Tu wszystko chodzi z pełną parą. Nie wiem, może ja to muszę jakoś do jakiejś siatki podpiąć? Nie, no, bez sensu. To mam podpięte. To mam podpięte. To mam podpięte. Nie mam po prostu energii. A bo to zaraz, bo to może rozsyła z baterii. Between energy relay devices from inside buildings to energy pylon buildings outside and vice versa. Also transfer energy between relays on different floors. Energy relay device. Nie, tutaj też jest. Nawet w samych bateriach jest zero energii. Ale paliwo jest i ono jest przerabiane. Dobra, dajmy na to, że jedyne czego tam jest zbudowane, a tu nie ma, to te są baterie. To jest jedna rzecz. W zasadzie to tyle. I fuel tank. To jest dokładnie ten sam budynek, który jest tam. Jeśli nie o to chodzi, to ja już jestem zagubiony całkowicie. No i teraz Energy Storage ruszyło. I turret ruszył. No dobra. Kto to wie? Od czego to zależało? Jakie to ma znaczenie? Dobra, ale i tak nie mam energii tu i ówdzie jeszcze. Przynajmniej nie wszędzie, gdzie bym chciał. To trzeba poprawić w takim razie. To od czego zależy? Od wielkości baterii? Może? Dajmy, że tak. Teraz jakbym to postawił. Oczywiście to już rozwalili. Oczywiście, że nie. No ale dobra, baterie już robią. Przekaźniki są porobione. Fuel. O, paliwo na tyle, na ile mogą to wyrobić. Fuel fabricator. Weź wymyśl, jak one mają tam sobie działać. No, dajmy, że coś takiego. Dobra, czy ja mogę to naprawić? O, właśnie. O, nie upgrade! God damn it! O, właśnie. Reaper. Reaper.
Dobra, rozwalać wytocznie. Moi drodzy, jakby moi pracownicy się tutaj niespecjalnie kwapią do roboty i to widać. Citizens live in space. No właśnie, co, zrobiliście to? Nie. Nie, bo tutaj energii w ogóle nie ma. A co, też muszę mieć baterię tu? Czy ja jestem jakimś niepojętnym uczniem, ewidentnie? Dobra, zobaczymy za chwilę. Widzicie? Ewidentnie to jakby nie o to chodzi. Ja tu zgłupiałem? Ewidentnie. Transfers energy between relay devices from inside buildings to energy pylons outside and vice versa. No właśnie, from energy relay to energy pylon. Może muszę mieć więcej energy relay, bo może to w ten sposób jest problem. Ciekawe. No dobra, dajmy, że to może jest tego wina, nie? Zobaczymy. Dobra, jakie device complete? Okej, przesył energii, jakby podwoiłem wszystko w tym i dalej tu nie ma energii. To działa w ogóle? Energy storage, no nie. Dobra, spróbujemy energy plant postawić. Porozwalaliście, co mieliście porozwalać? Czy jest tutaj coś, co mi da dużo minerałów? Spróbuję właśnie wybudować ten energy plant. A jest, opatrzcie, już jest energia. Tutaj. Czyli może rozsyłanie energii było problemem? Bardzo możliwe. Fuel. Battery. Gdzie ja bym się tu... Nie mam jak się gdzie wepchnąć specjalnie. Ale spróbujmy po prostu coś dobudować w ten sposób.
9 na 12 minerałów, to tu jeszcze kawałeczek. Ale możemy... Dobra, zobaczmy. Command Center to expand your vision. Wybuduj kolejny Command Center. Command Center, 400 kredytów. Jasne, bo to tak mało. Znaczy w sumie mógłbym przerobić tych na Qualta. Dobra, ale teraz tak. To już ma energię. Tylko śmieci nie chcą, nie chce im się zbierać. Chyba. Może nie mają czasu. Dałem im tyle roboty, że... co im się dziwić. Okej, okej. I tu już jest jakoś tam do przodu. Przesył. Energy Relay. W zasadzie to nawet tak go mogę postawić chyba. I tak. Tu nawet wstawię baterię. To mam na, jakby na razie problem energetyczny mam z głowy. Nie zmienia to faktu, że potrzebuję jeszcze tego i owego. Tylko niech oni tu posprzątają, śmieciarze. Naprawdę brak zajęcia. To nic, dobra. Tak trzeba wam stawiać budynki, tak trzeba wam stawiać budynki. Habitat. Co za śmietnik. Okej, chyba tu mogę tak to postawić. No, tu pstryka, ale jest chyba wszystko ok. 1200 na 242 na 1442. No jakoś tam idzie ta energia. Jak krew z nosa, co prawda, ale jakoś tam idzie. Sobie nawet coś takiego postawię. No, baterii na razie nie potrzebujecie tu. Ciekawe, czy oni są w stanie przejść tam. Jaka jest szansa, że są tam w stanie wejść? Dobra. Śmieci porobione, to jest porobione. Wypadałoby mi przyjąć jakiś... No właśnie, mieszkańców, których będę mógł kulturalnie przerobić na cokolwiek. Influence. Weźcie się za sprzątanie, ludzie, za sprzątanie się weźcie. Może to powinienem rozwalić? Ciekawe, czy oni muszą tu wchodzić? Znaczy... A nie, jest tutaj, no dobra. Czyli to im nie przeszkadza, po prostu układamy Tetrisa. Po co układać Tetrisa? Po co są oznaczone wejścia, jak i tak mogą wejść? Przez śmietnik sobie przeskoczą niby, nie? jakby nie miałem lepszego pomysłu. Ciekawe, kiedy się zdecydują posprzątać. Bo na razie tylko brudzą. No nic tam, jak się zastanowicie, to... To zapraszam bardzo. Zaraz, żebym sobie nie przegiął. 10 na 10, 1, dobra. Factory, factory. Będę chciał połączyć te cztery w jeden duży budynek mieszkalny. 270 coś. Mi będzie potrzeba 400, żeby kolejny command center, czy kolejne... Żeby command center sobie odblokować. W ogóle 5 na 5, no w sumie. Okej. Productions to jest command center jako military. Dużo mi trzeba minerałów. A tam dużo, to jest jeszcze
za mocne słowo, ale trochę mi ich będzie potrzeba. Zastanawiam się tylko, skąd by tu wyskoczyć z tymi minerałami. 31. Strasznie dużo śmieci znowu. To prędzej wolałbym, żeby oni te minerały wydobywali. Wydobywają je bardzo słabo. Dobra, spróbujemy tak w takim razie. Powinienem mieć idealną ilość pracowników w tej chwili. Dobra, jest. I to ma powiększyć mój zasięg widzenia. No to dajmy, że w ten sposób. Dlaczego nie, czego nie mogę tu nic zbudować? Kto to wie? To niech będzie tutaj w takim razie. Chociaż nawet chyba... może... No dobra. Dobrze jest. Jest jak jest, a jest dobrze. Chociaż mógłbym to rzeczywiście gdzieś postawić, ale... Najwyżej zbuduję sobie inne, bo tu... To nie pobiera mi energii chyba, nie? Nie, no trochę pobiera. No to może niekoniecznie. Żebym to jeszcze gdzieś postawił w takim miejscu... strategicznym z jakiegokolwiek punktu widzenia. Tylko, że musiałbym od razu to podpiąć pod jakąś energię, a... w tych miejscach, w których chciałbym to postawić, raczej tej energii niekoniecznie mam. No właśnie, nie wiem dlaczego. Tu postawię, tu postawię. Tu jak postawię, to jest takie dosyć dziwne miejsce, nie? Co mi to zwiększa za zasięg widzenia? Ale na razie nie mam planu na to, gdzie to postawić. Tu? Dobra, nic lepszego nie wymyślę. A tu chodzi o to, żeby tylko zrobić to... connect. Te są dwa puste. Okej, okay. Zaczęliście wysprzątać? Nie, zaczęliście śmiecić po prostu bardziej. Żebyście zdechli, naprawdę. Okej, okay. Naprawa? Troszkę im się zajdzie. No ale tak mają to zakolejkowane. Tej kolejki wcale nie ruszałem. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Tylko co, może nie ma ludzi do sprzątania po prostu. Ale nie mam też już obszarów mieszkalnych, żebym mógł więcej ich tu zatrudnić, nie? Ale mógłbym dobudować obszary mieszkalne. We know the rebels are still out there, making their plans, regrouping. They have us in their sights. If we don't take them out, they'll just keep attacking us. If we expand our territory and spread our vision, we can find out where they're hiding. Remember, we can use command centers to extend our range of vision. Nie wiem, czy mi to tak no dobra, powiedzmy, że może coś tam zwiększyło. I co? I tyle, na razie nie mam żadnego zadania. Aha, czyli mogę połączyć tylko dwa ze sobą. Liczyłem, że mógłbym taką czwórkę zrobić, ale to jednak... już chyba by było przegięcie. No dobra. Okej, tam chyba skończyli. No tak, tak, no nie macie energii, to jest akurat logiczne, że nie macie. Dobra, to już za chwilkę. Industrial outlet.
jak postawią, to to wszystko powinno wtedy grać, huczeć i tańczyć i śpiewać. Ale naprawdę, ludzie, zacznijcie sprzątać, bo to jest jakieś... Chyba, że ja im to po prostu przesunę teraz, nie? A, przypomnij sobie, gdzie to było. Które to mogło być menu? Może to było w środku, tak? Nie, co to miało? Co miał piernik do wiatraka? To nie to. Employees, o właśnie, clean up waste. To jest jakby wasze pierwszorzędne zadanie. To jest najważniejsze, czym się macie zająć. No, teraz zajmijcie się robotą. 16 na 16 i tak ma być. All right, founder. Now's our chance to take the fight to the rebels. We can take control of their territory and disable their base of operations. To do this, expand our territory until it overlaps the rebel encampment. When our territory covers theirs, those rebels will flee and stop attacking us from that location. Then we roll in and occupy their facilities. Their infrastructure will be ours to control. Okej, czyli muszę się dowiedzieć o rebeliantach, kimkolwiek by oni nie byli. Brakuje, chyba mamy jakąś dziurę w historii, przynajmniej ja nic nie słyszałem, żeby powiedzieli, kim są ci rebelianci, przeciwko czemu, wiem, że przeciwko nam, ale dlaczego się buntują, albo co takiego zrobiła nasza frakcja, chociaż ludzie po prostu nie lubią korpo. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać, ale to już bliżej tego czasu, kiedy ogramy sobie ten tytuł dokładniej, kiedy już wyjdzie. W ten sposób. Proszę was bardzo. Mam nadzieję, że was zachęciłem chociaż do zagrania. Jest wciągający. Nie do końca wszystko jest jasne, ale może gdzieś coś pominąłem, ale jest wciągający. Więc zapraszam was do tego, żebyście zobaczyli sobie ten tytuł, bo zapowiada się całkiem ciekawie. Myślę, że sporo czasu będę nad nim w stanie spędzić. Na pewno nie teraz jeszcze, bo lubię grać w zakończone tytuły i raczej ciężko jest mnie nakusić na alfę, ale proszę bardzo, parę perełek znaleźliśmy i to jest jedna z nich, ale przynajmniej tak się zapowiada. Póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.